Panie trenerze, na początek kilka słów poproszę a propos dzisiejszego spotkania. Gratulacje dla gości. Myślę, że ogromne podziękowania z naszej strony dla kibiców, bo po raz kolejny derby Kociewia to atmosfera naprawdę topowa. Myślę, że nawet w skali naszego całego kraju. Jeżeli chodzi o rywalizację bezpośrednią, to myślę, że po prostu oni pokazali, że przez 40 minut chyba bardziej kontrolowali to spotkanie, bo myślę, że ten przełom gdzieś tam, ten moment taki trzeciej kwarty, gdzie nas wypunktowali i wtedy zrobili przewagę, to był taki kluczowy w tym spotkaniu. No i my nie byliśmy w stanie jakby wrócić do tego spotkania, bo gdzieś tam cały czas, jeżeli dobrze zaatakowaliśmy, to gdzieś tam nie do końca dobrze wybroniliśmy. Jeżeli dobrze wybroniliśmy, to nie do końca dobrze zaatakowaliśmy. No na koniec, no nie, tego myślę, że ja na pewno nie znam odpowiedzi. Myślę, że moi zawodnicy też na pewno nie znają odpowiedzi, dlaczego tak jest, że na wyjazdy jedziemy i ta skuteczność jest chociażby za trzy, tak? Dużo, dużo lepsza u siebie. No niestety ta piłka nie chce wpaść do kosza. No a wiadomo, że w takim meczu, gdzie te emocje są wysokie, no ta piłka musi wpadać. No to od razu byliśmy przygotowani na to, że to może być mecz taki walki i tutaj szarpaniny, no i była mocny nacisk na to, żeby powalczyć na tych deskach, no i to powiedzmy, że to udało się wygrać, no ale no niestety, no 21% za 3 do 33 i 40 za 2 do 58, myślę, że to robi kluczową różnicę, ale myślę, że też troszeczkę te osobiste. Też ten przebieg spotkania w tym względzie myślę, że tak nie do końca powinien przebiegać, bo my mamy 12, a przeciwnicy 28, a tak myślę, że na pewno pierwsza połowa, gdzie przeciwnicy mieli tak naprawdę 5 przewinień, a my 13, gdzie był remisowy, to też mogło mieć jakiś tam przebieg. No tutaj w takim nerwowym, emocjonującym spotkaniu to myślę, że każdy z tych elementów, które wymieniłem, jakiś na pewno wpływ miał. Mariusz, kilka słów od Ciebie a propos dzisiejszego spotkania? Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom, bo atmosfera była, jak sobie żartowałem do sędziego, jakby w Żalgirisie na Eurolidze, bo wszyscy po prostu to czuli, że jest głośno, każdy nas dopinguje swoje drużyny. Ale nie tylko w tym meczu, bo kibice nas wspierali cały sezon, byli z nami, czuliśmy właśnie, że nam pomagają. Mieliśmy takiego szóstego zawodnika z trybun, za to bardzo dziękuję. Może no w meczu, no, sami widzieliśmy, no trzecią kwartę wytrafiliśmy kilku rzutów, oni trafili. Potoczyło się jak to potoczyło. Ja jeśli chodzi o sezon, no to cel zrealizowaliśmy, ale też na pewno jest niedosyt, bo kilka meczów nam takich uciekło. Tak jak też trener wspomniał w szatni, że może jakby nie wiemy tego, jakby jakiś nie było kilku kontuzji, które były, też może by było inaczej, aczkolwiek nie ma co gdybać. Sezon na plus i dziękuję jeszcze raz wszystkim i sponsorom, zarządowi, trenerowi. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, ta pierwsza połowa i ta trzecia kwarta, która myślę, że poukładała cały mecz. Jednak w tej czwartej kwarcie tak naprawdę zespół było widać, że nie odpuścił ani na moment. Ale to ja uważam, że my cały rok nie odpuszczaliśmy. Rozwinę może tą myśl. Ja tak dalej uważam, że nawet ten tydzień to był tydzień z problemami, bo tak naprawdę straciliśmy dwóch graczy, którzy grają na pozycji 4. W ciągu tygodnia próbowaliśmy dokoptować gracza, który przez cały sezon nie grał na tej pozycji i on też tak naprawdę zagrał w tym meczu raptem 13 minut, więc i trochę ten sezon taki dla nas jest, że my ciągle mamy jakieś, musimy walczyć z jakimiś problemami. Mariusz też tutaj przecież sam miał chyba ze 3 urazy takie, które go wykluczały gdzieś tam na jakiś okres czasu. I tak trochę też było w tym meczu, że tutaj trzymaliśmy się, tak, trzymaliśmy się do pewnego momentu. Tak mówię, no to są takie błędy, no tu nie ma co dzielić jakiegoś tam włosa na ileś tam, no naprawdę tak było, no oni pewne rzuty trafili, my pewnych rzutów nie trafiliśmy. Oni złapali ten moment, złapali taką energię, bo myślę, że ta drużyna z obu stron była wymęczona.
bo i jedni i drudzy za, jedna i druga drużyna naprawdę mocno walczyła. Natomiast wracając w czwartej kwarcie, no myślę, że jeżeli którykolwiek z graczy przy takiej atmosferze by się poddał i nie chciał walczyć, to myślę, że to powinien być koniec jego kariery, bo to, co powiedziałem zawodnikom na sam koniec, że życzę im, żeby jak najwięcej w swoim życiu takim koszykarskim rozegrali spotkań właśnie przy takiej atmosferze, bo to jest esencja tego wszystkiego. Panie trenerze, dzisiaj jest koniec sezonu. Jak będzie wyglądała pana przyszłość jako trenera? Czy zostanie pan w Delfinie? No, na razie na ten temat jeszcze nie rozpoczęliśmy za wielu rozmów. Natomiast ja mogę powiedzieć bardziej, jeżeli chodzi o przyszłość Deki Pelplin, bo uważam, że poznawszy prezesa, poznawszy ludzi, którzy są dookoła klubu, od ludzi pomagających po ludzi, którzy wykładają swoje pieniądze, to myślę, że ten klub będzie się z roku na rok rozwijał i myślę, że przyjdzie taki czas, że Derby Kociowa w końcu będą zwycięskie. Ale rozumiem, że z pana strony jest jakaś ochota tutaj pozostania w klubie? Klub się rozwija. Myślę, że z prezesem mamy bardzo dobre relacje, więc sprawy są otwarte. I tak jak tym bardziej, że na koniec cel podstawowy został zrealizowany, bo cel przed drużyną był, cały czas mówiłem o tym, że ten ostatni mecz może być taką kropką nad i. Niestety się nie udało, ale w ogólnym rozrachunku myślę, że jak kurz opadnie i zacznie się taka chłodna analiza, to z tej analizy wyjdziemy gdzieś tam zadowoleni, bo trzeba cały czas pamiętać, że jest to najmniejsze miasto w pierwszej lidze i tutaj każdy, kto dookoła się kręci, powinien umieć to docenić. Z mojej strony ja naprawdę mogę podziękować zawodnikom za ich zaangażowanie, podziękować swojemu asystentowi Sławkowi Sikorze, Kasprowi Troderowi i Arturowi Patykowi, którzy bezpośrednio pomagali mi przy funkcjonowaniu z drużyną. Ogromne podziękowania dla prezesa i właśnie głównych sponsorów, którzy tutaj wykładają swoje pieniądze i bez tych osób nie mogłoby dojść do takiego wydarzenia, którego przed chwilą byliśmy świadkami, a to są naprawdę super chwile i myślę, że w niejednej głowie będą zapamiętane. Miejmy nadzieję, że kolejne Derby Kociewa będą tylko dostarczać większych takich doświadczeń. Myślę, że tutaj też jako drużyna chciałbym podziękować burmistrzowi miasta Pelplin, bo bez jego wsparcia też to by nie było możliwe. I mi tak jeszcze od siebie chciałbym podziękować pani Lucynie Bielińskiej, Jarkowi Rynasowi, osobom, które tutaj zarządzają tą szkołą, w której funkcjonujemy, bo dzięki nim to wszystko naprawdę gdzieś tam fajnie może funkcjonować. Więc myślę, że Deka Pelplin z każdym następnym rokiem się będzie rozwijać.